Adam Mickiewicz to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy. Od lat patronuje gimnazjum nr 7 mieszczącemu się na osiedlu Zwycięstwa. 29 stycznia w placówce zorganizowano Dzień Patrona. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego tańca, oczywiście poloneza. Szkoła kojarzy się z numerem szkoły, prawda? Gimnazjum numer 7, gimnazjum jakiś inny numer, a tu patron nadaje od razu jakiś konkretny wygląd tej szkole i kojarzy się tą szkołę z pewnym miejscem też. No ten dzień to też okazja do tego, żeby w trochę nietypowy sposób powiedzieć parę słów o naszym patronie, żeby dzieciaki zobaczyły, że Adam Mickiewicz no to nie tylko poeta, ale także człowiek, że miał swoje uczucia też inne oprócz tych patriotycznych. Szereg konkursów dotyczących właśnie jakichś szczegółów z jego życiorysu. Wielkim entuzjastą twórczości Adama Mickiewicza, a zarazem organizatorem Dnia Patrona jest nauczyciel języka polskiego Alina Szulczyk. Tak jak co roku od 12 lat przygotowujemy Dzień Patrona naszego słynnego bieszcza Adama Mickiewicza. Najważniejszą rzeczą jest oczywiście konkurs recytatorski, ponieważ zależy nam bardzo na propagowaniu tej pięknej poezji Adama Mickiewicza. Każda klasa wystawia jakby trzech uczestników i którzy będą recytowali oczywiście wybrany utwór Adama Mickiewicza. Poza tym uczniowie przedstawiają poloneza, będą rozwiązywali krzyżówki związane z biografią Adama Mickiewicza, będą rysowali jego portrety, a także przygotowaliśmy konkurencje sportowe. W szkole na Osiedlu Zwycięstwa od lat odbywają się konkursy recytatorskie oraz spotkania z pisarzami. Dzień Patrona był doskonałą okazją do tego typu przedsięwzięć. Mam nadzieję, że uczniowie sprostają temu zadaniu, które w recytacji wymaga takiego mówienia, które zrobi wrażenie co najmniej radiowe, a więc i telewizyjne zapewne, a więc na pewno dykcja, wyrazistość tego tekstu, na pewno interpretacja i z pewnością jeszcze ogólny wyraz artystyczny, to jest bardzo ważne, ale też dobór tekstu, jest wiele elementów, które wpływają właśnie na to, czy powiemy ten tekst dobrze, lepiej, gorzej albo bardzo dobrze. Młodzież nadaje się na tego typu spotkania właśnie poetyckie i czy oni faktycznie rozumieją to, co deklamują? Słusznie pani zapytała, czy oni rozumieją. Zrozumieć poezję jest bardzo trudno, ale sądzę, że tutaj rola nauczycieli, żeby uczniom odpowiednio sprawę wyjaśnić. Wchodząc sobie zadaję pytanie, co by mi było, przyjaciół czy kochanek? Dlatego zdrowia życia w tym zdrowiu, o twą spokojność, o tym zdrowiu. Społeczność gimnazjum nr 7 udowodniła, że potrafi świetnie się bawić, a przy tym zdobywać wiedzę i umiejętności, które podczas zwykłych lekcji trudniej byłoby przyswoić.